Witam serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, super niedziela. Chociaż już dobiega końcowi ten dzień widny, słoneczny. Chociaż słońca to ja niestety nie widziałem. Ale miałem jazdę. Pojechałem sobie nad Wisłę poszukać oznaków przyrody. No i porzucałem trochę tą wędką, więc... Ale ja nie jestem jakimś specjalnym zapaleńcem właśnie tego wędkowania właśnie spinningowego. To ja jakoś nie bardzo, ja nie lubię tej metody łowienia. Ona mi się nie podoba, ja miałem zawsze na nią dość mierne efekty w stosunku do ludzi łapiących wokół mnie też i tak dalej, więc jakieś porównanie mam. Ja po prostu sam osobiście się przyznaję, że ja tej metody nie lubię. Nie lubię za bardzo, niestety. No, nie każdy wszystko musi lubić, tak? Więc tak to wygląda. Ale na inne ryby, na inne metody to się nachodziłem oczywiście bardzo, bardzo dużo. I zwyczajnie co mogę powiedzieć, że nad Wisłą to na spławik miałem jakieś efekty, jak chciałem złapać rybę. Ale osobiście uważam, tak po czasie, że nad Wisłę to najlepszy jest ten koszyk. Tak? Szczerze mówiąc, może nie do końca jest ważne, jakie wędki mamy, co mamy i w ogóle co mamy. Byle wrzucić tam ten koszyk, dobrze podfutrować i znaleźć miejsce. Na tak szerokiej rzece i tak dalej jest to dość trudne. Uważam osobiście, że no jest to dość trudne, tak? Tak jak na przykład w okresie letnim by ktoś chciał łapać bolenie, to jakby je tak pochodził sobie wieczorami, to by coś tam połapał, tak? Jakby miał jakąś taką stuprocentową metodę, chociaż osobiście ja bolenia złapałem jednego raz w życiu, tak? Właśnie na spinning, na właśnie na co? Na woblerka, który nie tonął i przypomina ukleje, tak? Boleń tłuk, ja podszedłem, podrzuciłem mu i chapnął. To miałem szczęście życia, słuchajcie. Więc mi się udało, a miałem dużego bolenia, miałem tam 80, chyba 6 cm to był kawał bolenia, bo nad Wisłą tutaj u nas to te bolenie to ludzie bardzo rzadko je złapią, tak? Boleń tutaj jest bardzo wycwaniona ryba. I nie jest wcale właśnie tak łatwo. Co dalej mogę wam opowiedzieć? Raz w ciągu miesiąca, może trochę ponad, złapałem około, znaczy na zdjęciach miałem takich 2-kilowych leszczy 100 sztuk. Tyle się naliczyłem i od tego czasu w sumie przestałem jeździć na ryby. Nie wiem dlaczego, już po prostu chyba miałem ich dosyć, tak? Ale też dobrze mi szły nad Wisłą klenie. Ja wolę właśnie pójść na grunt, tak? I te klenie. W tej chwili to nawet można zrobić taką zanętę, że bardzo drobno pociąć, a nawet można zrobić to w mikserze takim domowym, że zmielić, słuchajcie, wątrobę. Może być od prosiaka wątroba. I to z przemoczonym chlebem. Wrzucić przed główkę jakoś tak w tym miejscu, takie dobre miejsce trzeba mieć nad Wisłą, to nie jest łatwo też. I co? I łapać na koszyk i mieć ten z koszyczku, mieć troszeczkę tej berbeluchy, cośmy wrzucali do wody. To taki okres zimowy, teraz, nie? Teraz. I najlepiej na haciku mieć czerwonego robaka. To wtedy jest ok. Takim sposobem można sobie tam też połapać ryby, teraz zimą. To ja na przykład wolałbym, jakby był na przykład, bo to też nie jest tak łatwo, jakby miał się nadarzyć taki słoneczny dzień i od rana bym widział, że jest słoneczny dzień, prognoza pogody na przykład na 3 dni jest piękna, tak? To na ten drugi słoneczny dzień właśnie by można było się wybrać w takie jakieś swoje wybrane miejsce, gdzie wiemy, że na przykład wcześniej były tu klenie, tak?
Oczywiście też może się wydarzyć leszczyk zimą, ale klenik szybciej. Ja już łapałem klenie o tej porze roku, bardziej w grudniu, ale teraz też by je łapał. Niestety na spinning tutaj cokolwiek złapać jest bardzo trudno, a klenie w ogóle tutaj nie chcą brać na spinning. Tutaj tyle ludzi chodzi, słuchajcie, na spinning. Z wieloma ludźmi gadałem i oni mówią, że klenia tutaj nie złapali, a właśnie z gruntu łapałem klenie sukcesywnie. Tak, więc te klenie jednak brały. No nie? A tak to wolę chodzić na ryby, na spławik. Też na wodę stojącą. Szczególnie na te właśnie meandry rzeczne, tak? To lubię. A tak na spinning to nie lubię. Więc słuchajcie, dzisiaj obszedłem kawałek Wisły. Zużyłem na to ze 3-4 godziny. Byłem na jednym meandrze, na którym też jest ładne trzcinowisko i da się dojechać, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda trzcina, ale jeszcze trzeba trochę poczekać. Więc byłem tu i tam, ale z meandra już nie zostało za wiele. Właściwie zostały bobrowiska i koniec. Tak, i trochę tej wody. Obrzucałem to, ale ogólnie mizernie. Nad Wisłą w tamtą stronę szedłem z woblerem, z powrotem szedłem z gumą. Próbowałem różnych metod, i to bardziej z góry, i to przez zamyte główki, przez te kamienie troszeczkę górą, tak? Tą gumę poprowadzić, no niestety nic. I to nad Wisłą tutaj u mnie jest, tak? I słuchajcie, ostatnio słyszałem historię, że jeszcze te składki się powiększyły. Ja wam powiem tak. Około 10 lat temu, 8, był rok, co było naprawdę bardzo dużo sumika, takiego małego. Dużo ludzi to łapało, prawdopodobnie podejrzewamy, że było wtedy wpuszczone dużo suma do Wisły. Było go mnóstwo. On podrósł na wielkość, na za rok 20 cm, takie łapaliśmy po 2 latach, 30, 20, 15, większe, urosły większe. U mnie w akwarium ten maleńki urósł też podobny, słuchajcie. Sum twarda ryba, żył w gnoju na maksa, żar kiełbasę, parówki, wszystko, żył. Tak, słuchajcie, to był sum. Aż na końcu, coś podmieniliśmy mu tam część wody z tym mułem. I co? On w ogóle żył powietrzem takim z góry, chapał ciągle powietrze, bo ciągle filtr się zapychał, on taki gnój robił ten sumik. I on urósł, taki też 15 cm, on urósł, aż wyskoczył z akwarium, po prostu przypadkiem, i go kot zeżarł. Nie? No, pogryzł go kot i był koniec po sumiku, ale mieliśmy właśnie wtedy sumika, ale na przykład tak jak teraz ludzie chodzą na z gruntu łapać i to łapią na te czerwone robaki w ogóle, to te większe sumiki nie biorą, czyli co z tym sumem się stało, tak? On zniknął. A powinien być teraz większy, a było go naprawdę masę, słuchajcie, było tyle suma. Ja pierniczę, jak usiadłeś, że wrzucałeś w dziurę za główką, to na nocce, to ciągle łapałeś sumiki takie małe, no nie? Więc właśnie go było. A teraz możemy różne metody tutaj tworzyć i go nie ma i zniknął, nie? Może się przeniósł, rozproszył się i tak dalej. Ta Wisła na północ od Bydgoszczy jest dość wypłycona, jest mało miejsc, które są głębsze. Ja teraz przeszedłem kawałek i znalazłem jedną, dwie główki przed ostrogą, co byśmy mogli połapać ryby z gruntu, a tak to nie ma, no nie? Więc no te ryby też nie jest jakoś łatwo nad Wisłą. Duża rzeka jest dość trudna w łapaniu ryb. I tak myślę, no nie wiem. Cholera, co mam powiedzieć. Dobre efekty dawał tu czosnek. Jak chodziłem na koszyk, to łapałem z reguły na 3 wędki. Ja tak łapałem ryby, na 3 wędki. To jak rybę miałem na główce, że wiedziałem, że tam jest już na przykład od tygodnia i w ogóle, to jak sobie delikatnie podnęciłem, żeby ich nie przepłoszyć, w głębokie miałem miejsce przed główką. Słuchajcie, aż te wędki wciągało w dół, to leszcze tam brały, nie?
to nałapałem tego dziadostwa się po prostu tyle, że do obrzygu. I to dużych leszczy. Tam nie było małych leszczy, tam były dwójki, 2,5, 3 kilo. 2,700, dużo takich leszczy, 2,700 było. 2,600, 2,700, więc... I z reguły to była właśnie zanęta, to była gotowana pszenica, kukurydza, różnie. I to było ugotowane, sparowane, że aż podniosło mi dekielek w garku. Mielone maszynką ręczną do mielenia mięsa, razem z cząskiem. Część była przerobiona na koszyczki na małym sitku, a część była przerobiona na kulki w dużym sitku. No i oczywiście to z góry, co było twarde, to z reguły szło właśnie luzem też do tych kulek. Nie mielone, żeby było też grube ziarno. Żeby ta duża ryba miała co żreć, nie? A nie żeby ta drobnica wszystko wyżarła. Słuchajcie, i naprawdę ja nałapałem się tego dziadostwa. I czosnek, tak? Czosnek na pół wiaderka 10-litrowego zanęty do koszyczków, to jest główka czosnku. A do kulek, jak robimy tak 15 kulek na nockę, to robimy też główkę czosnku, nie? Więc słuchajcie, ogień. Tym czosnkiem zanęta tak śmierdziała, bo po jakimś czasie cały ten brzeg, gdzie siedziałem, to śmierdział, słuchajcie, sam czosnek. Tak, więc nałapałem się tego hadziaństwa. Klenie też dobrze brały, umiałem łapać klenie też. Z reguły u mnie na haczyku Gamakatsu 20-20 o bardzo długim przyponie całej ręki i koszyczek 50-60 gram, nic więcej, 45 też używałem. 80 to już był za duży. Tak, to tak, nie? Te rurki, krętliki, wszystko było. Na haczyku z reguły używałem kukurydza robak. Bo nawet jak coś obżarło mi tego robaka, to jeszcze przez chwilę była ta kukurydza i jeszcze leszcz trafił na przykład. Tak? Jeśli było drobnicy trochę na miejscówce. Teraz wam opowiem historię, jeśli chodzi o pszczoły nad Wisłą i w miejscach piaskowych. Rośnie taka trawa specyficzna. Tam jeszcze przy brzegu, na tych ostrogach, to by normalnie mógł ciąć sobie sierpem. No nie? O rany. To jest bardzo fajna trawa, ona potrafi być bardzo sucha. My jak ją trochę wyczepiemy, najlepiej byśmy musieli ją trochę jednak przez grabie przeczesać z tych liściorków. Wtedy byśmy mieli taką słomkę i uważam, że to mogła być jakaś w miarę trawa do tego, żeby robić jakieś zatwory takie szyte, nie? Ale nie jestem do końca pewien, ale uważam, że ona by mogła dawać radę, nie? Szczególnie taka ładnie wysuszona i w ogóle, to byśmy mogli ją szyć. Oczywiście nie wiem, czy nie zachowywałaby się trochę jak siano, tak? Bo siano jak dostanie wilgoci, to pleśnieje. I wtedy robi się normalnie kiszonka w ulu się jakby z niego zrobi. Więc tak nie do końca. Ale ona z reguły to jest ładnie sucha. Mi się to podoba. Mi się wydaje, że z tego też by ukręcił. Tak? Być może kuledze albo sobie coś tam zrobimy kiedyś na testy. A tymczasem... O rany. O! Jakaś świnia wyrzuciła takie krążki po 2,5 kilo do ćwiczenia. Są cztery. Ewelina trenuje. Ja chyba z nią też w końcu zacznę coś robić takiego. I znalazłem krążki, dorobię do nich ładne trzoneczki i będziemy mieli krążki po 2,5 kilo. To tu masz 5 kilo i tu masz 5 kilo. To są porządne krążki już do treningów. Eleganckie, nie? No, a ktoś wyrzucił. Nie wiem, nie miał rączek, ukradł. Mówki. Życzę wam, słuchajcie, czego to się nie da znaleźć w miejscach, gdzie właśnie ludzie są i ludzie przyjeżdżają i to jest takie miejsce, gdzie to jest blisko, słuchajcie, miasta. Jest droga dojazdowa jakaś tam do Wisły i ludzie tu jeżdżą różni i po prostu śmieci też są różne, tak? Takie fajne miejsce tu jest, tu jak woda jest nisko, że tam kamyki widać całe, to tu jest pięknie plaża taka.
tak? Ja byłem na rybach w tamtą stronę, przelazłem przez rów tam po Bobrzej Tamie i ruszyłem, tak? Zrobiłem takie kółko po meandrze i w koło. Wisła ma niby u mnie jakiś kilometr, 1000 metrów. To się wydaje niedaleko, ale jest, nie? Cholera. Jak ktoś mieszka w Fordonie, to tam dalej jest oczyszczalnia, a te słupy to powinien znać wtedy, tak? Te słupy powinien znać, jak ktoś jest z Fordonu, z Bydgoszczu. No, tam jest ten zakręt taki, który nawet na mapie jest widoczny. Widać ekstra. Wisłę przepłynąć pontonem takim fajnym, dmuchanym, to było 10 minut. Nie? 10 minut, ponad. Troszeczkę. Płynąłeś. Na pełnej. Tak? Na pełnej. Bo to ponton był ryzykowny, trzeba było płynąć szybko w razie czego. Co dalej? Wisła trochę podniosła swój i była nawet wyżej przez moment, ale to też jest regulowane tym, jak mają barki pływać. Jeśli mają barki pływać, to oni robią na tamie we Wrocławku, że puszczają więcej wody i wtedy tu jest więcej wody i ta barka sobie przepłynie przez ten moment. No nie? Tam widać, ale nie widać, wy tego nie widzicie. Ten telefon jest pewnie za słaby. O, tam po środku, za tymi kijami. Cholera jasna. Tam widać taką wyrwę. To jest miejscowość Trzęsacz. Tak, i tam jest takie widowisko z takim pałacykiem, jakby coś dziwnego. I tam widać też ładnie Wisłę, wszystko widać. Tu akurat jest na takim stopniu i jest nawet fajnie. Woda płynie niemiłosiernie. Czym woda wyżej, tym szybciej płynie jakby. Słuchajcie, naprawdę. Tak, nie ma kry, nie ma nic. Czyli lekka zima. Ryb nie ma. No, więc licho. To ja nie lubię na spinning. Może ktoś inny by potrafił, ale tutaj naprawdę dużo ludzi chodzi i tu trzeba naprawdę mieć szczęście życia, żeby złapać rybę na spinning. Lepiej właśnie coś tam na koszyk próbować, bądź nawet na spławik. Ja na spławik też złapałem ryby nad Wisłą i umiem to robić, tylko trzeba mieć odpowiednie wędki i wszystko, nie? Tak, więc tak to wygląda. A na spinning, fuj, a na grunt to możesz nawet trzonkiem od miotły rzucić skowrotkiem. I też ryba się złapie, nie? No tak to wygląda, więc trochę inaczej to działa. Ale z tego co wiem, to przez ostatnie tam 8 lat powiedzmy, to taki pan, który jeździ na ryby chyba od 50, to mówi, że jest naprawdę porażka. I jak on mi w tym roku powiedział, ile przez lato złapał sztuk właśnie dużego leszcza, to ja mówię, o rany boskie, to ja tyle złapałem na jednej nocce. 8-10 lat temu, tak? A on to złapał przez cały sezon, więc naprawdę coś z tą Wisłą się stało i te składki się zrobiły też większe. Ja uważam, że no wcale nie jest tak dobrze, tak? Jakby się chciało. Ktoś zapłaci te pieniądze i tak naprawdę nie połapie tych ryb na tyle, żeby na przykład te 500 zł, żeby odrobić, to nie połapie, tak? Nawet jakby było naliczone 200 zł, w tym 500 zł klimatycznego, to nie nałapie. Może tak być. I co dalej? A ten pan, który ja wiem, że on jeździ na ryby tyle lat i często z nim byłem na rybach też, tak przy okazji, to co chciałem powiedzieć, że on jak był mały, czy miał na przykład tam 20 lat, 15 lat, to on przywoził ryby i to ludzie łazili z leszczyną, słuchajcie, z chlebem i z główki łapali tyle leszczy, nie? I on był mały i to wszystko woził no stop rowerem do domu. Więc tyle tego było, tak? Płoci, wszystkiego, po prostu wszystkiego. A w tej chwili to jest taka bida z nędzą. Jakbym miał specjalnie chcieć połapać płotek, takich lepszych, to nie połapiesz tutaj u nas. Okonie to jeszcze kiedyś łapałem na spinning, tak umiałem złapać na małą gumkę przy główce.
A teraz nie ma tego. Mogę próbować i nie ma tego. Nie ma, nie ma. Więc w tym roku kilka razy byłem nad Wisłą na właśnie na spinningu i no nawet tych okoni nie połapałem, tak? Tak, dzisiaj też próbowałem trochę na małą gumeczkę, okonki gdzieś tam tak właśnie tak za główką, tu jak woda płynie w tę stronę, to tak tutaj tak lubią często być okonki pod tymi kamyczkami i no to mi często się udawało, słuchajcie, naprawdę. A teraz lipa. Więc słuchajcie, życzę Wam miłego dnia i powodzenia. Na wieczór jedziemy, coś jeszcze porobić, coś zjeść, coś porobić. I życzę Wam miłego dnia.